dzieciaki z klasy 402. Za siódmą rzeką i siódmym bagnem. Za siódmą rzeką i siódmym lasem jest domek babci mej. Koń zna już drogę i ciągnie sanie przez biały lech i śnieg. Wspaniale! Będziecie gwiazdami piątkowego koncertu. Chór jest super, a pani Klonik jest bardzo fajna. To prawda. Pozwala śpiewać nawet tym, którzy mają nieciekawy głos. A, twój głos nie jest wcale taki zły. Zanim zaczniemy próbę, przekażę wam dwie wiadomości. Po pierwsze, wiem już, kto w tym roku zaśpiewa solo. To na bank będę ja. Robiłam ćwiczenia na oddychanie nosem, a mój głos brzmi fantastycznie i to z całą pewnością. O, ha, ha, ha. Z przyjemnością ogłaszam, że naszym solistą będzie Arthur Kenneth Vanderwall. O, Arthur? Solistą? Czy ona oszalała? Dziękuję. Nie trzeba było się z nim zakładać. Gratuluję, Arturze. I teraz druga wiadomość. Cieszę się, że mogłam was uczyć śpiewu. Niestety dzisiaj spotykamy się po raz ostatni. Nie, to niemożliwe. Nie może nam pani tego zrobić. Pani jest taka dobra. Jesteście tacy kochani. Niestety nie mogę z wami zostać. Wkrótce urodzi się moje dziecko. To ona jest w ciąży? Myślałem, że jest gruba. Jest gruba i jest w ciąży. Posłuchaj tego. Pani Klonik, a skąd się biorą dzieci? Już jest późno. Musimy zacząć nasze ćwiczenia. Zawsze tak reagują. Dobrze, dzieci, powtarzajcie za mną. Przestańcie, chyba zaczynam rodzić. Super, w końcu się dowiem, skąd się biorą dzieci. I z przyjemnością was informuję, że pani Klonik czuje się dobrze. Jest w szpitalu i lada chwila urodzi. Jeszcze jedno, przypominam, że jutro musicie oddać referat o małych ssakach. Mój referat jest gotowy, mogę go oddać już dziś. Napisałam go miesiąc temu. Naprawdę? Przecież zadałam go w zeszłym tygodniu. Wiem, ale ja lubię je pisać. Obecnie pracuję nad referatem o fotosyntezie. To ma być o małych ssakach? Myślałem, że o małych sarnach. Napisałeś referat o małych sarnach? Nie, ale przynajmniej wiem, czego nie zrobiłem. Dobra, skończyłam swój referat. A ty skończyłeś? Jeszcze nie. Tu jest tylko nazwisko i tytuł. Co robiłeś przez ostatnią godzinę? Ten tom encyklopedii jest naprawdę super. Jest tu sporo ciekawostek na temat mamutów. Miałeś czytać o małych ssakach. A tak, ten referat. Przy twoich stopniach powinieneś się postarać. Chyba, że tak spodobała ci się twoja ławka, że chciałbyś w niej zostać na drugi rok. Ssaki to najwyższa gromada w Królestwie Zwierząt. Najwyższą gromadą wśród zwierząt są ssaki. Skóra ssaków jest pokryta włosami. Ssaki mają skórę pokrytą włosami. O tak, to będzie mój najlepszy referat. Wiecie co? Ciężko pracowałem nad swoim referatem. Masz 3 strony. A w moim referacie sam spis treści ma 3 strony. Moja praca o małych i o dużych ssakach. Ja też narysowałem ssaki małe i ssaki duże. Jeżeli liczyć okładkę, to mam 4 strony. Już po mnie. Może nie. Pani Graves nie patrzy na ilość, ale lubi, jak jest dużo obrazków. Narysowałem kosmiczną bestię na paru marginesach. Treść może być głupawa, ale jak dodasz kilka zdjęć, to dobry stopień masz jak w banku. Na pewno ucieszy was wiadomość, że pani Klonik urodziła zdrową dziewczynkę. Vinnie, jeśli znowu chcesz zapytać, skąd się biorą dzieci, to powiem panu Besserowi, żeby przygotował dla ciebie specjalną pogadankę. A teraz zbiorę wasze referaty o ssakach. O, bardzo ładne. Jaka piękna okładka. A... Och,
jakie mamy tu wspaniałe zdjęcia. Tak, cóż, jeśli się już za coś zabieram, to robię to naprawdę porządnie. Po prostu taki już jestem. Ciekawe, kto będzie nas uczył muzyki. Pytałam o to pana Bessera. Powiedział, że to ktoś miły, mądry i fajny. Sala muzyczna. Proszę wejdźcie. Czas na zabawę z muzyką. Ale mamy szczęście. Będzie nas uczył pan Besser, mój ulubieniec. Witam, panie Besser. Ale mamy marcie. A teraz uspokójcie się. Cisza. Cisza, spokój. Dobrze. Jesteście gotowi na zabawę z muzyką? Ludwig van Beethoven urodził się w 1770 roku. Tworzył muzykę klasyczną i romantyczną. Beethoven używał nowoczesnych środków wyrazu, które... A teraz czas na prawdziwą zabawę. Specjalnie dla was przyniosłem jedną ze swoich ulubionych płyt. Doszły mnie słuchy, że taka muzyka znowu robi się modna. Hej, czy to nie jest polka, moja polka Deniego Dodca? Jutro zajmiemy się twoim solowym występem. Na pewno będziesz gwiazdą koncertu. Dziękuję. Mam kilka bardzo interesujących pomysłów na uatrakcyjnienie twojego występu. Na przykład? Powiem ci jutro. Proszę cię tylko, żebyś zapytał mamę, czy pożyczy ci rajstopy. Nic z tego. Pamiętacie? Kiedyś wam pomogłem. Każdy z was jest mi winien jakąś przysługę. Przyszła pora na spłatę długu. Będziecie musieli mi pomóc zrealizować pewien pomysł. Zapewne ucieszy was wiadomość, że referaty wypadły bardzo dobrze. Dziękuję, panno Graves. Doskonała praca, Penny. Zostań po zajęciach, Vinnie. Kurczę, jeden? Dlaczego? Nie miałam wyboru. Przepisałeś wszystko z podręcznika. Skąd pani wie? Bo Joe oddał dokładnie taki sam tekst. Hej, miałeś przepisać drugi rozdział, a ja trzeci. Nie, ty miałeś drugi, a ja trzeci. Ale obiboki. O kurcze, piątka! Dostałem piątkę! Tak wygląda piątka, prawda? Dokładnie, naprawdę dobrze się spisałeś. Bardzo podobały mi się zdjęcia. Tak, cóż, niełatwo było je znaleźć, ale chciałem się wykazać. Skąd je wziąłeś? Zadzwoniłem do Stowarzyszenia Miłośników Ssaków i poprosiłem ich o pomoc. I oglądałem też filmy o ssakach. Gadaj, skąd je wziąłeś? Obiecaj, że nie wygadasz. Wyciąłem je z encyklopedii. Co? Czy wiesz, co dziś będzie na obiad? Wyciąłeś je? Musiałem. Wiedziałem, że za ten beznadziejny referat na pewno dostanę pałę. I przypomniałem sobie o tych zdjęciach z encyklopedii. Zrobiłem ciach-ciach i znalazły się w moim referacie. Zwariowałeś? Wyciąłeś wszystkie zdjęcia z encyklopedii? Nie wyciąłem wszystkich. Zostawiłem dwie małe małpki, które tak jakoś dziwnie na mnie patrzyły. Przecież to książka z biblioteki. Za to można trafić do więzienia. Jasne, jeśli mnie złapią. Po lekcjach wszystkie wkleję z powrotem. Mam taką specjalną taśmę. W reklamie mówią, że jest niewidzialna. Robisz postępy. Zazwyczaj potrafisz tylko narozrabiać. Nigdy nie miałeś planu, jak to naprawić. Nieźle. Zobaczyliście już swoje stopnie. Teraz chciałabym powiesić najlepsze prace na tablicy, żeby wszyscy mieli szansę je zobaczyć. Zacznę od referatu Jessiego. Co? Przynieś mi swój referat, powieszę go na tablicy. Na tablicy? O nie! Muszę go zabrać do domu i pokazać rodzicom. Nigdy mi nie uwierzą, że dostałem piątkę. Będzie wisiał tylko parę tygodni. Potem ci go oddam i pokażesz im, jak się napracowałeś. Co ja teraz zrobię? Jak wkleję te wszystkie zdjęcia do encyklopedii? Mnie nie pytaj. Staram się uwierzyć, że wpadłeś na pomysł z taśmą. Może nikt nie zauważy, że nie ma zdjęć. Jak myślisz?
Sala muzyczna. Założę się, że ta praca domowa sprawiła wam dużą frajdę. Przyjemnie jest pisać o znaczeniu ósemek w twórczości Chopina. Ale wymyślił. Szkoda, że nie ma sposobu, żeby pozbyć się tego głupka. Posłuchajcie, mam dla was bardzo smutną wiadomość. Chciałem nauczyć was wszystkiego o chórach gregoriańskich, ale nie zdążę, bo będziecie mieli nowego nauczyciela muzyki. Nareszcie! Tak, ja też uwielbiam chóry gregoriańskie. W każdym razie, tak jak przewidywałem, zainteresowanie Polką jest ogromne. Powstał klub miłośników Polki i błagają mnie, żebym został ich prezydentem. Wasz nowy nauczyciel będzie tu za chwilę, więc jak to się mówi w świecie Polki... Polka, dolka, dzieci! Tak. Hej! Tak jest, Polka, dolka! Żegnaj, frajerze! Tylko sobie czegoś zażyczę, a to się spełnia! Ciekawe, kto będzie nas uczył? Co za różnica, i tak będzie lepszy! Hej, wiecie może, gdzie jest sala muzyczna? Na ramię broń i naprzód ma. Odpowiedz na ojczyzny zen. Każdy biegnie na schody grać, by żołnierski spychać jest. Niezły odlot. Dobra, teraz przećwiczymy sobie, gdy żołnierze maszerują. Panie Jackson, właśnie to śpiewaliśmy. O, no tak, super. To już to znacie. I raz, i dwa, i... Przepraszam, panie Jackson. Lekcja się już kończy, a ja nie przećwiczyłem mojego występu. Super. Za siódmą rzeką i siódmym lasem jest domek babci mej. Koń zna ich drogę i ciągnie sami. Ale odlot. Przez biały, lekki śnieg. Poczekajcie, dzieciaki. Wpadłem na ekstra pomysł. Skoro Artur ma taki fajny głos, to może zaśpiewa całą piosenkę. Ja jestem za. A żeby było jeszcze bardziej odlotowo, Poli zaproponowała, że zaśpiewa z nim w duecie. Przesuń się, potrzebuję tego tomu. Muszę napisać referat o Malezji. Proszę, weź ten. Tu znajdziesz Portugalię. To właściwie to samo, tylko że druk jest większy. Przepraszam, potrzebuję tomu z literą M. Proszę. Hej, daj mi to. Powiedziałem, daj mi to. Możesz mi powiedzieć po co? Piszę referat o Monako. Nie czytałeś ostatnio gazet. Nie ma już Monako. Teraz leży w Szwajcarii. Zawsze do usług. Hej, Jesse, chodź. Zaraz zacznie się mecz koszykówki. Nie mogę. Pamiętasz kolorowe zdjęcia w moim referacie? Wyciąłem je z encyklopedii. Muszę dopilnować, żeby nikt tego nie zauważył. Wiedziałem, jak dostałeś piątkę, domyśliłem się, że coś nie tak. Stary, ja cię znam. No tak, ale muszę teraz tu postać, na straży. Dlaczego? Bo jeśli ktoś tu zajrzy i zobaczy dziury, zorientuje się, że to ja wyciąłem zdjęcia. Nikt się nie dowie, że ty je wyciąłeś, chyba że będziesz tu stał i pilnował tej encyklopedii jak oka w głowie. Chodźmy zagrać w kosza! Za siódmą rzeką i siódmym lasem jest domek babci mej. Koń zna już drogę. Oj! Chyba zacząłeś odrobinę za późno. Zacznijmy od początku jeszcze raz. Za siódmą rzeką i siódmym lasem. Poczekaj! To znowu Poli. Mam maleńką sugestię. Spróbuj śpiewać przez przeponę, nie przez nos. Jak wchodzisz na A, brzmi to trochę jak B. W porządku, nie dziękuj mi jeszcze raz od początku. Za siódmą rzeką i siódmą... Poczekaj! Chciałabym, żebyśmy wypadli na tym koncercie jak najlepiej. Gdybyś dała mi zaśpiewać więcej niż trzy słowa, może by nam wyszło. Ale ty jesteś...
jesteś. Ale nie martw się, to nie twoja wina. Niektórzy po prostu rodzą się bez głosu. Tak się składa, że ja mam świetny głos. Och, jestem przekonana, że w to wierzysz. Niestety my słyszymy co innego. Panie Jackson? Do mnie mówisz? Dokładnie tak. Potrzebujemy pana opinii. Czy ja mam dobrze brzmiący głos? Jasne, brzmisz świetnie. Widzisz? Chciałam przekazać Arturowi to, czego nauczyłam się na lekcjach jodłowania. Odlot. Ale panie Jackson... Dosyć już tych pytań, dzieciaki. Dobra? Mój horoskop na dziś jest naprawdę parszywy. Zaczniemy śpiewać wszystko od początku. Za siódmą rzeką i poprzez las. Poprzez? Zaśpiewałeś poprzez las? Za siódmym lasem, nie poprzez las. Taki głupi błąd, korzystaj ze śpiewnika. Ja się bez niego nie ruszam. Jeszcze raz od początku. Za siódmą górą. Wiele gór powstało w wyniku aktywności wulkanicznej. Najwyższą górą jest Mount Everest. Zaraz za nią jest McKinley, a na trzecim miejscu... Panno Graves! Druga co do wielkości jest Aconcagua w Ameryce Południowej, nie McKinley. Jestem tego pewna. Wiesz, Poli, chyba masz rację, ale lepiej to sprawdźmy. Może pójdziesz do biblioteki i przyniesiesz mi tom encyklopedii z literą M. Z literką M? Jeśli Poli przyniesie tę encyklopedię, będzie po mnie. Co mam robić? Idź do łazienki. Nie wiem, czy zdążę. Nie, udawaj, że idziesz do łazienki i zatrzymaj Poli. No dobra. Panno Graves, czy mogę iść do łazienki? Oczywiście. Ach. Jak tylko Poli wróci z biblioteki. Przyniosłam, panno Graves, biegłam przez całą drogę. Dziękuję, Poli. Nie zatrzymałam się nawet, jak zobaczyłam, że ktoś ślizga się po poręczach. Czy mam podać nazwiska? Nie trzeba, daj mi książkę. Zobaczymy. Macedonia, Magellan. Ależ tu są prześliczne zdjęcia. Dobrze, tu są małe ssaki. Ojej. Dobrze, dobrze, przyznaję się. To ja wyciąłem zdjęcia. Jestem winny. Poniosę za to karę. Nie mogę znieść tego napięcia. Jak to wyciąłeś zdjęcia? Te zdjęcia są cudowne, prawda, dzieci? Chwila. To jest dobry tom? Encyklopedii? Z biblioteki? Oczywiście, że tak. Nie ma dziur? Ani jednej. Pewnie chodzi ci o stare wydanie. To dostali dzisiaj rano. Co mówiłeś o tych dziurach? Zrobione, panno Graves. Bardzo dobrze. Teraz zacznij porządkować resztę. Na ramię broń i naprzód marsz, odpowiedz na ojczyzny zew. Każdy wie, dzieciaki, to był niezły odlot. Dziękujemy, że przyszliście. Jedźcie ostrożnie. Panie Jackson, mamy jeszcze 4 piosenki. Serio? To super. Posłuchajcie, oni jeszcze nie skończyli. Nasz kolejny numer to duet Poli McShane i Artura Kenneta Vanderwalla. Gotowy? Za siódmą rzeką i siódmym bagnem. Bagnem? Jest domek ciotki mej. Ciotki mej? Jakiej ciotki? Łódź się kołysze, a my płyniemy, patrząc na biały śnieg. Za siódmą rzeką i siódmym bagnem jest domek ciotki mej.
Kot zna już drogę i ciągnie sanie przez czarny, ciężki śnieg. Za siódmą rzeką i siódmym lasem jest domek babci mej. Koń zna już drogę i ciągnie sanie przez biały, lekki śnieg.